Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry, panie przewodniczący, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie przewodniczący, jest panu taka obawa, że sytuacja na granicy może się wymknąć spod kontroli, bo no, służby białoruskie są coraz bardziej bezczelne. To chyba jest adekwatne słowo do tego, co tam się dzieje. No a ludzie to tylko ludzie. Może dojść do gdzieś rozchusztania emocji i wydarzenia mogą jakiś dziwny, niepożądany absolutnie obrót przybrać. Więc wracam do tego pytania. Czy boi się pan, że tam może to się spod kontroli wymknąć w którymś momencie? Każda sytuacja kryzysowa może eskalować, może przejść różnego rodzaju seria zdarzeń, która będzie ją powiększała, która będzie wprowadzała większe niebezpieczeństwo. I w sytuacji na granicy również jest prawdopodobieństwo, że będziemy mieli taką eskalację, szczególnie, że reżim Łukaszenki nie odpuszcza. Nie sprawdziły się słowa pana ministra Kamińskiego, który 2 miesiące temu zapowiadał w Sejmie, że będziemy mieli po wprowadzeniu stanu wyjątkowego zwiększyć spokój na granicy i generalnie poradzimy sobie z tym, co hybrydowo próbuje wyprawiać na polskiej granicy Łukaszenko. No i niestety to się nie udało. To znaczy mamy dzisiaj kilka tysięcy ludzi zgromadzonych w kilku punktach w ośrodkach przygranicznych. Cały czas ci ludzie na Białoruś przybywają. Ktoś ich tam zaprasza, ktoś te loty organizuje. Ja mam wrażenie, że w wielu miejscach zawiedliśmy, ale bezwzględnie bezpieczeństwo polskiej granicy polskie powinno być przez polskie służby chronione. Ja jestem dumny i zawsze byłem żołnierzy polskich, ale i funkcjonariuszy, którzy bronią polskich granic. Więc z tego miejsca chciałem wszystkim podziękować, którzy stoją w tej sytuacji trudnej, bo to dla nich też jest trudna sytuacja. Ale wiem też doskonale, że niektóre polecenia mi się nie podobają, bo przyjeżdżają posłanki i posłowie Lewicy z nad granicy i mówią, że po prostu to są dla nich bardzo, bardzo trudne życiowe decyzje. Panie pośle, jeżeli chodzi o decyzje polityczne, wy byliście przeciwko budowie zapory fizycznej na granicy. No teraz, kiedy ten tłum jest daleko większy po drugiej stronie, to są, jak pan mówił, tysiące ludzi, często takie grupowe próby wejścia na polską stronę, to nie uważa pan, że to był błąd, że nie chcieliście tej zapory? Tym bardziej, że Unia Europejska będzie ją częściowo finansowała być może. To nie jest tak, że nie chcieliśmy zabezpieczeń na granicy. Chcieliśmy i chcemy zabezpieczeń na granicy. Nie chcieliśmy muru. To znaczy takiego muru, jak zapowiadał Donald Trump i kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości. No to nie będzie mur, tylko zapora, prawda? To będą przede wszystkim metalowe pręty. Mury się nie sprawdzają. Mhm. Ale od początku mówiliśmy, że zapora musi być najlepiej taka cyfrowa. Powinniśmy inwestować w kamery, powinniśmy inwestować w różnego rodzaju sensory, powinniśmy po prostu mieć świadomość, co się dzieje na polskiej granicy i za takimi zabezpieczeniami rozsądnymi, które będą spełniały warunki ergonomiczne przy granicy, jesteśmy. No ale tam będzie właśnie ten płot, ta zapora plus sensory, kamery i tak dalej, panie pośle. I dlatego chciałem dołożyć do tego jeden ważny element. Mhm. Prosiliśmy o odpowiedź na Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, prosiliśmy na innych komisjach, w tym zamkniętej Komisji Spec-Służb o odpowiedź. Kto to będzie budował? Jakie będą tego cele? Dlaczego 1,6 mld, a dzień wcześniej było 900 milionów? Skąd się wzięło 600 dodatkowych milionów? Kto to wszystko policzył? Kiedy to stanie? Nie było tych wszystkich odpowiedzi. Mhm. I pan doskonale wie, że władza PiS-u często robi coś, zapowiada, a później to nie powstaje. Te obawy nam towarzyszyły i towarzyszą. A bezpieczeństwo w polskiej granicy bezwzględnie tak, na różne sposoby i ze strony fizycznej, czyli funkcjonariusze, ale i ze strony technicznej, czyli środki elektroniczne. Ale panie przewodniczący, to dobrze pana zrozumiałem. Jesteście za tą zaporą, ale głosowaliście przeciw, bo koszty to raz, a dwa obawialiście się, że i tak może nie powstać? Ale tak co do zasady jest pan zapory. Za... Forma zapory. No teraz ją poznaliśmy, już konkretnie tak w miarę. No właśnie, dzisiaj mówimy o... jeszcze jej nie poznaliśmy. Przypominam, że nie ma wyłonionych jest projekt, którzy będą realizowali. Więc my wielu rzeczy nie wiemy o tym, jak to będzie wyglądało. Bezpieczna granica, tak, bezpieczeństwo na granicy, tak, funkcjonariusze, tak, różnego rodzaju środki techniczne, tak, sam zwykły mur, nie, bo mury nie zabezpieczają, zabezpieczają różnego rodzaju... No ale mówiłem, że to nie sam zwykły mur, ale panie jeżeli będziemy wzmacniali granice takimi środkami, to Lewica na pewno nie będzie przeszkadzała i na pewno nie będzie krytykowała. Rozsądek w bezpieczeństwie granicy oczywiście, że tak.
To pani poszła teraz kolejna sprawa, bo tu też rzecz polityczna absolutnie i w Sejmie będzie głosowanie na temat już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w tym tygodniu najprawdopodobniej, na temat ustawy, która po zakończeniu obowiązywania stanu wojennego będzie wprowadzała podobne przepisy w tym obszarze przygranicznym. Czy Lewica poprze takie właśnie rozwiązanie ustawowe? Jak pan to ocenia? Uważam, że wprowadzenie stanu wyjątkowego nie zmieniło w żadnej mierze bezpieczeństwa na granicy. To znaczy, mieliśmy zakaz przyjeżdżania organizacji pozarządowych, które mogłyby wspomagać ludzi, którzy gdzieś tam przejdą i potrzebują wsparcia natychmiast. Dziennikarze, którzy nie mogli pojechać na granicę, nawet akredytowani, pomimo tego, że w ośrodkach wojennych na całym świecie byli. To jest drugi element. I dzisiaj, jak patrzę na zamierzenia władzy, że szybko chcę doprowadzić do wprowadzenia jakiejś nowej ustawy, bo nie wiemy jej. Jutro będzie posiedzenie Sejmu. Jutro, szanowni państwo. A my dzisiaj, dzień wcześniej, nie znamy założeń tej ustawy i nie ma w parlamencie. Ona się pojawi jak zwykle kilka godzin przed i oczekuje się, że my w ciągu 4-5 godzin podejmiemy profesjonalną decyzję i będziemy mieli to skonsultowane. To jest właśnie ten pokaz. Najpierw mur, teraz taka ustawa, a później się mówi, czegoś opozycja nie chciała. Realnie powinno być tak, jak teraz panu redaktorowi powiem. Premier Litwy, partnera naszego, ale i też borykającego się z podobnymi problemami, zaprosił wszystkie siły opozycyjne, skonsultował się ze wszystkimi partiami opozycyjnymi, zrobił spotkania i wtedy o tych wszystkich elementach, które planuje, opowiadał. W Polsce żadnego spotkania, ani premier, ani prezydent Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żadnego, nic. Nie to, że chcieli z nami rozmawiać, nie chcą, a później mówią, że opozycja przeszkadza. Opozycja chciałaby po prostu wiedzieć, doradzić, wskazać też swoje rozwiązania. Przy COVID-zie jakoś robili spotkania. I premier, i minister Szumowski zdążyli, znaleźli czas, później minister Niedzielski. Dzisiaj nie chcą rozmawiać, no, a krytykują. To mi się nie podoba. Ta sytuacja była o tyle inna, że to była kampania wyborcza. To tu różne rzeczy się w kampaniach wyborczych robi przy pierwszej fali pandemii. No ale uważa pan, że w kampanii wyborczej warto się spotykać, żeby konsultować opozycję? Nie, mówię, że warto, nie warto, tylko mówię, jakie mogły być powody. Mówię tylko, jakie mogły być powody tej większej otwartości. Panie proszę, ale jeżeli chodzi o te rozwiązania dotyczące stanu wyjątkowego, tylko że w drodze ustawy, to wie już pan teraz, że będziecie przeciwko takim przepisom, czy czekacie na projekt i jeszcze zdecydujecie? Panie redaktorze, Amba Fatima przepisów ustawy nie ma. I co ja mogę powiedzieć? No naprawdę, chciałby pan pewnie wydusić ode mnie za wszelką cenę jakąś odpowiedź, ale ja nawet nie znam założeń tej ustawy, bo jej nikt nie przyniósł. Minister Kamiński przyszedł do jednego z ośrodków radiowych w sobotę i powiedział, będzie ustawa. No dziękuję bardzo. No to czekamy w takim razie, czekamy na szczegóły. Panie proszę, teraz o koronawirusie jeszcze chciałem pana zapytać. Lewica jakiego oczekiwałaby ruchu, jakich ruchów rządu w związku z takim, nie innym poziomem zakażeń, jaki mamy w ostatnich tygodniach? Czy uważacie, że należałoby wprowadzić jakieś obostrzenia, czy osoby zaszczepione, niezaszczepione traktować no, daleko inaczej niż teraz? Czy może tak jak jest, czyli no, w miarę normalne funkcjonowanie społeczeństwa to jest dobre rozwiązanie? Kolejny lockdown byłby dużym problemem, przede wszystkim dla masy przedsiębiorców, którzy podnoszą się po pierwszej, drugiej i trzeciej fali. Więc tutaj byłbym bardzo ostrożny, ale uważam, że powinniśmy mówić wprost. Osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów niż te niezaszczepione. I między innymi dlatego, że liczba zakażeń rośnie, mamy problemy z tym, że łóżka są zajęte i coraz więcej osób znowu umiera. Więc jeżeli ktoś się zaszczepił, a miałyby być zamknięte kina, teatry, różnego rodzaju inne usługi czy restauracje, to osoby zaszczepione powinny korzystać z takich usług, a inne, które się nie zaszczepiły, nie chciały, miały za darmo. Czyli tak zwany model francuski, tak? To jest chyba model mieszany, bo to jest już chyba w 9 państwach Unii Europejskiej wprowadzony. Wiem, że dzisiaj niektóre inne rządy, przynajmniej tam, gdzie rządzą socjaldemokraci, będą wprowadzały taki model mieszany. I to jest też pokaz tego, że szansa, że będziemy mniej tego wirusa kolportowali, będzie jego mniejsza transmisja, jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy ostrożni. Ostrożni jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy zaszczepieni. To ostatnia sprawa. Nowa Lewica chętnie przyłączy się do koalicji z PiS. Mówił niedawno na naszej antenie Leszek Miller, były premier, były szef SLD. No, Leszek Miller, trudno powiedzieć, że jest jakiś oderwany od rzeczywistości, na polityce się nie zna, na relacjach między liderami poszczególnych formacji. No, pewnie jakąś wiedzę też insiderską posiada były premier. Tak może być, panie przewodniczący? Nie sądzę.
Muszę panu powiedzieć, że Leszek Miller, który opowiada o koalicji z PiS-em, to jest wciąż dla mnie dylemat byłego współpracownika, przecież blisko współpracowałem z Leszkiem. No pan był Millerem. Sekretarzem generalnym przy szefie. Tak, skąd Leszek Miller czerpie takie informacje? Pan premier nigdy do mnie nie zadzwonił w tej sprawie, nigdy nie podpytał. Gdyby mnie kiedykolwiek premier Miller zapytał, tylko poinformuję, tak jak teraz pana i wszystkich, którzy nas oglądają. Lewica jest opozycją, nie totalną, a racjonalną. Nigdy z koalicji z PiS-em nie będzie, bo PiS łamie prawa kobiet, zdemolował wymiar sprawiedliwości, ale jak są ustawy, które dotyczą chociażby podwyższenia płacy minimalnej, czy nie podwyższania wieku emerytalnego, to Lewica nie będzie się zastanawiała, bo to jest nasz program i pan premier Miller powinien wiedzieć to najlepiej, dlatego że był jednym z współautorów tego programu. Odpowiedzialna Lewica to taka, która nie krzywdzi tych biedniejszych, tych, którzy mają gorzej, ale jednocześnie kropki, taka, która broni proszę. Praw człowieka. I mówi... człowieka broni i dlatego nie będzie w koalicji nigdy z PiS-em. Mówił do Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy w polskim parlamencie. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo i dobrego dnia państwu życzę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę udanego dnia. Do usłyszenia jutro. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i super raportem. Dzień dobry Państwu. To nie było pewne ze względu na przygody poniedziałkowe, ale jestem. Jestem na szczęście, jestem z Państwem. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na program Super Raport. Dzisiaj Państwa gościem Robert Biedroń, były kandydat na prezydenta, obecnie współprzewodniczący Nowej Lewicy, europarlamentarzysta także. Rozmawiać oczywiście będziemy o kwestii związanej z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Dzień jak co dzień, tym bardziej, że sytuacja ta właśnie bardzo mocno się zaostrza. Dzisiaj Unia Europejska, miejmy nadzieję, w końcu podejmie jakieś decyzje w związku z kolejnym pakietem sankcji, które miały być nałożone na reżim Łukaszenki. Mają one uderzyć w białoruskie linie lotnicze Belavia. Działalność narodowego przewoźnika Białorusi jest już teraz utrudniona po wiosennym incydencie z polskim samolotem w Mińsku, ale to nie jedyne sankcje, których domagają się przynajmniej w części urzędnicy Unii Europejskiej. Wielu twierdzi, że ta reakcja wspólnoty jest zdecydowanie spóźniona i że trzeba uderzyć bezpośrednio w poszczególnych oficjeli reżimu Łukaszenki, bo tylko to może przynieść jakieś realne i wymierne efekty. Na razie sytuacja bardzo trudna. Minister Maciej Wąsik mówił, że według informacji zbliżonych do źródeł rządowych sytuacja na granicy może z dnia na dzień się pogarszać, dlatego że Łukaszenka i jego ludzie mają gromadzić na granicy polsko-białoruskiej młodych mężczyzn, którzy wkrótce mają sforsować tę polską granicę. W związku z tym pojawia się pytanie o umiędzynarodowienie sprawy związanej z tym kryzysem. O to apelują już od wielu tygodni członkowie opozycji, o to apelują eksperci. Na razie bezskutecznie, co prawda rząd przez cały czas twierdzi, że jest w kontakcie z Unią, że jest w kontakcie z NATO, że jest w kontakcie z Frontexem, ale niewiele z tego wynika, dlatego że funkcjonariuszy na granicy jak nie było, tak nie ma. Funkcjonariuszy Frontexu, rzecz jasna. Wielu twierdzi, że to zdecydowanie mogłoby pomóc. Jak bumerang wraca także pytanie o obecność dziennikarzy na granicy. Pojawiły się jakieś pierwsze informacje ze strony rządzących, że część dziennikarzy będzie na teren przygraniczny wpuszczona. Co prawda jeszcze nie wiemy na jakich zasadach, nie wiemy ilu tych dziennikarzy będzie. Wiemy jedynie, że wóz transmisyjny, ale po stronie białoruskiej, reżimu białoruskiego się pojawił. No i niestety te komunikaty, które idą w świat, nie są dla Polski najlepsze, bo Łukaszenka dba o to, aby przekaz brzmiał: mój kraj dba o uchodźców, a Polska zachowuje się bezdusznie. Mnóstwo tych wątków związanych z granicą polsko-białoruską. O nich wszystkich oczywiście będziemy rozmawiać także z naszą gościnią kolejną, doktor habilitowana Renata Mieńkowska-Norkienę po godzinie 9.30. Także będziemy o sprawach związanych z Unią Europejską mówić, ale ponieważ od czasu, kiedy się widzieliśmy ostatnio, czyli od środy, wiele się wydarzyło, no to nie tylko o kwestii polsko-białoruskiej. Będziemy mówić także o następstwach tego, co 11 listopada, o Marszu Narodowców, no i o tym, czy Robert Bąkiewicz chodzi na smyczy w tej chwili Jarosława Kaczyńskiego, czy może jest zupełnie odwrotnie. Na ten temat dzisiaj w Super Raporcie, a teraz już zapraszam Janka Złotorowicza, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu. Dzień dobry. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry państwu. Mało brakowało, bym się z tobą nie spotkała dzisiaj. Tak, ja już się szykowałem, żeby tu że sam tutaj przejmiesz. Właśnie. Witać. Dobrze, że jesteś, bo w razie czego ktoś, kto będzie mógł państwa przywitać. No ale jesteśmy oboje, to najważniejsze. Jesteśmy oboje, witamy siebie, witamy państwa. Odpoczęty chciałam powiedzieć. Wypoczęty? Tak. W miarę, tak, ale nie bez specjalnego entuzjazmu. No jest jednak taki ciężki bardzo poniedziałek. Ciężki poniedziałek i trudne tematy niestety trudne, przed nami. Trudne, bo trudne.
od wielu dni o tym mówimy, przez wiele dni pewnie jeszcze będziemy mówić, czyli kryzys na granicy. O czym dzisiaj? No dzisiaj się patrzy, Łukaszenki zaatakowali polskich żołnierzy, no bo inaczej się nie da określić tego, co się działo przez ten weekend. Jeśli państwo sobie zrobili trochę przerwy w ten długi weekend i nie śledzili tego, co się dzieje, no to tam się dzieje już naprawdę no, przerażające rzeczy. Czy dochodzi po prostu do najzwyklejszych w świecie ataków na tam jest i polskie wojsko, i straż graniczna, i policja. Rzucane były kamienie. Jeden z nich trafił policjanta, na szczęście miał kask, natomiast kask się rozbił. Dostajemy informację, że ludzie, którzy są tam zwożeni, ci migranci, są przez służby białoruskie uzbrajani w gaz. Były próby przełamania tego tymczasowego płotu, burzenia tego tymczasowego płotu. Też oślepia się polskich żołnierzy, świeci im się w oczy laserem, świeci im się stroboskopami. To jest bardzo silnymi, dlatego że laser może pozbawić wzroku. Nawet. Silnymi reflektorami, no wszystko po to, żeby przełamać tą granicę, złamać ten opór polskich żołnierzy i eskalować ten konflikt. A budowa muru jak nie ruszyła, tak nie ruszyła. No w takich warunkach ciężko będzie tam co jakiekolwiek prace budowlane prowadzić. No to na razie ciężko to sobie wyobrazić. No pocieszenie jest może marnym słowem w tym, co mówimy, ale cytujemy też dzisiaj komentarz publicysty niemieckiego Bilda, który no chwali Polskę. Jan Schaffer, szef działu polityki i ekonomii dziennika Bild, no, największa niemiecka gazeta, jedna z największych gazet w Europie. Pisze tak, Unia Europejska nie może dać się szantażować i musi zapobiegać niekontrolowanej fali migrantów. Polska dokładnie to robi i słusznie. To, co Angeli Merkel nie udaje się od 6 lat, polski rząd załatwił w ciągu kilku dni. Więc tak ten kryzys na naszej granicy wygląda z perspektywy niemieckiej gazety. Tylko jednak dobrze by było te sprawy umiędzynarodowić, współpracować z członkami Paktu Północnoatlantyckiego i szerzej z Unią Europejską. Tak jak sami sobie z tym kryzysem nie poradzimy i chyba już do tego nikt nie ma. I tak jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, znaczy bez względu na to, jakie będą po stronie polskich władz i intencje, jakie są plany polskiego rządu, to umiędzynarodowienie tego kryzysu wydaje się już nieuniknione. Miejmy nadzieję, że rząd, co prawda ze spóźnionym zapłonem, ale jednak dojdzie do takiego wniosku. Sprawa druga. Polskie co to podwórko. Znaczy Elżbieta Witek versus Beata Szydło? Znaczy wiem, co to znaczy versus, ale tak. W jakiej sprawie? Pojedynek gigantyni, jak to się... Gigantyni, jakie jest odpowiednia, to niech jaka będzie. Jest odpowiednia feminatywa, tutaj nie wiem. Natomiast wiem, że państwa to może zdziwić, ale już powoli zaczynają trwać w Prawie i Sprawiedliwości przymiarki co do kolejnych wyborów prezydenckich. Oczywiście zanim do tych wyborów dojdzie, to wszystko się jeszcze zmieni 100 tysięcy razy, ale... To jest jakaś kolejna wewnętrzna rozgrywka Jarosława Kaczyńskiego, zapewne. Myślę, że nie tyle Jarosława Kaczyńskiego, co bar. Wiadomo, że tego typu rzeczy zawsze są emanacją wewnętrznych różnych układów politycznych i pokazania, kto z kim stoi, kto za kim... Kobieta na prezydenta. Tak. No, w ogóle bardzo dobry pomysł. No, przypomnijmy, że kto jak kto, ale to Beata Szydło wygrała kampanię Andrzejowi Dudzie. Tak, Beata Szydło, obie te panie wydają się być szczególnie z punktu widzenia wyborców Prawa i Sprawiedliwości co najmniej ostrożnie mówiąc ciekawymi kandydatkami, żeby nie powiedzieć dobrymi kandydatkami, ale tak naprawdę to nie jest tylko kwestia tego, jakim kto jest kandydatem, ale też jakie ma partyjne zaplecze. I kto tam do dużego pałacu tak, może pójść? Elżbieta Witek, za nią stoi Ryszard Terlecki, czyli no, ważna postać w Prawie i Sprawiedliwości. Stronnicy Szydło, których udało nam się wyliczyć, to Witold Waszczykowski, Henryk Kowalczyk i Rafał Bochenek. No to już nie są gracze tak dużej rangi jak no, marszałek Terlecki, więc wydaje się, znaczy nie ma wątpliwości, że pozycja pani Witek w Prawie i Sprawiedliwości jest dużo mocniejsza niż pozycja Beaty Szydło i umówmy się, o to chodzi. To nie jest kwestia tego... Chociaż ostatnio mówiliśmy o tym, że skoro Henryk Kowalczyk wrócił do rządu, to wpływy Beaty Szydło też są też coraz większe, więc no, to rzeczywiście znaczy wszystko się zmienia. Znaczy sam fakt, że taka dyskusja się toczy, już pokazuje, że ona no, nie jest już na politycznym marginesie, szczególnie jeśli chodzi o politykę taką czysto partyjną, a to jest coś, co politycy, może państwo mniej, ale coś, co politycy i też częściowo dziennikarze lubią bardzo, bo są takie fajne zawsze takie kto z kim, przeciwko komu, kto się jak dogada, tam no, stawką nie są przecież tylko i wyłącznie wybory prezydenckie, stawką jest poważniejsza, czyli nadchodzące, też nie wiadomo kiedy się mają odbędą,
wybory parlamentarne i skład list wyborczych, kto zadba o pozycję swoich ludzi na listach wyborczych. To nie będą już tak łatwe dla Prawa i Sprawiedliwości wybory. Oczywiście sondaże póki co dają szansę na kolejne zwycięstwo, ale to zwycięstwo już nie będzie takie proste jak to poprzednie. I pozwolę sobie zacytować Witolda Waszczykowskiego, który zapytany, która z tych pań ma większe szanse na to, aby uzyskać pisowską rekomendację. Ale nie mówimy o prezydenturze Sanes Kobaru. Odpowiedział, czas pokaże. Więc moje ulubione, widocznie zapatrzył się do ciebie. Moje ulubione sformułowanie tym razem w wydaniu byłego ministra. Gigantek, pojedynek. Nie, pojedynek, gigantek. Tutaj nasz widz zwrócił uwagę, ale tych prostaków to mógłby sobie nasz widz darować, bo jedynie pisząc do nas w ten sposób sam siebie przedstawia jako prostaka. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie, prawda? Tak jest. Kłaniamy się. I dziękujemy za uwagę. I dziękujemy za uwagę. Przynajmniej jej pierwszą część. Jan Złotorowicz, dziękuję bardzo. Widzimy się jutro o godzinie, godzinie 9, a za chwilę do zobaczenia. Państwa gościem współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Oczywiście zaczniemy od kwestii związanych z tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. ابقى مغلقة ومحمية، ما حد له الحق بسياسة الحدود بدون الوثائق المطلوبة. Wreszcie w studio. Jest szansa, że nam nie zerwie połączenia. Robert Biedroń, współprzewodniczący Lewicy, eurodeputowany. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Tęskniłem za tym studio. Chociaż nie tęskniłem za torturami. Które mnie czekają prawdopodobnie. No zobaczymy, 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 co czas pokaże. Dobrze, tyle uśmiechu, bo sytuacja bardzo poważna, mało wesoła niestety. Jak pan ocenia działania polskiego rządu w sprawie polsko-białoruskiej granicy? Dzisiaj na przykład przytaczamy jednego z dziennikarzy Bilda niemieckiego, który mówi, że Polska pokazała Angeli Merkel, jak w kilka tygodni załatwić sprawę uchodźców. Ale nie jest załatwiona. Nie jest? Problem eskaluje. Prawo i Sprawiedliwość naważyło tego piwa, które my wszyscy musimy solidarnie dzisiaj, które my musimy wypić. I to jest największa porażka tego rządu. Pani redaktor, ja chciałem zapytać, gdzie jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej? Gdzie jest minister spraw zagranicznych? Dzisiaj polską dyplomację załatwia Angela Merkel w Moskwie, załatwia Ursula von der Leyen u Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych. Ja od miesięcy nie widziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który spotykałby się na przykład w Brukseli, w Waszyngtonie, w Moskwie i walczył o rozwiązanie tego konfliktu. Czy pani widziała ostatnio ministra spraw zagranicznych? Bo ja przez ostatnie miesiące nie widziałem ministra spraw zagranicznych. No panie pośle, ale mówi się o tym, że dyplomacja robi się po cichu. Może on po prostu po cichu dyplomację prowadzi, a nie robi teatr polityczny. Dyplomację robi się skutecznie. Można ją robić po cichu, ale skutecznie. Czy polska dyplomacja skutecznie rozładowała ten kryzys? Wiem, że niestety nieskutecznie. Przez miesiące ostatnie rząd Prawa i Sprawiedliwości napędzał propagandę strachu przeciwko uchodźcom. Straszył, że tam są zoofile, pedofile, że roznoszą pasożytniaki i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy słynną konferencję pana Kamińskiego. Wykorzystując do celów propagandowych tę sytuację. Jak ja oglądałem telewizję Kurskiego, to ja naprawdę, ja się zajmuję Białorusią od wielu lat. Ja naprawdę ciężko mi było odróżnić, czy to jest telewizja reżimowa Łukaszenki, czy telewizja reżimowa Kaczyńskiego. Bo jedna i druga telewizja pokazywała równie siermiężną propagandę. Naważyli tego piwa i dzisiaj oczywiście my musimy wspólnie rozwiązać ten problem, bo ten problem eskaluje i wystarczy naprawdę, a znam tę kwestię bardzo dobrze, bo pani wie, że się kwestiami Białorusi zajmuje, wystarczy
mała iskra, to jest jak zabawa z zapałkami, wystarczy mała iskra, żeby doszło do tragedii na granicy polsko-białoruskiej. Do granicy, czyli do przemocy, do rozlewu krwi, jak to jest realny scenariusz? Bo jeden, bardzo realny, bo wystarczy prowokacja skuteczna ze strony białoruskiej, czy wtargnięcie nawet przypadkowe polskiego żołnierza na stronę białoruską i będziemy mieli konflikt. Już nie tylko konflikt, który jest konfliktem w miarę do rozładowania, ale konflikt militarny, konflikt zbrojny, bo padnie jeden czy drugi strzał i będziemy mieli naprawdę konflikt wojenny na tej granicy. Co trzeba zrobić? Trzeba po pierwsze pójść po rozum do głowy. Polski rząd tego jeszcze nie zrobił. Od 89 roku nie mieliśmy sytuacji, w której obce państwa prowadzą za nas dyplomację. Dzisiaj dyplomację w imieniu Polski prowadzi, jak powiedziałem, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Angela Merkel, a nie prezydent czy minister spraw zagranicznych. Specyficznie rozumiana suwerenność. No jaka suwerenność, jak Niemcy za nas... Dlatego mówię specyficznie. Ja nie dziwiłbym się, gdyby to, rozumiem, nie wiem, Orban robił tą dyplomację w przypadku polskiego rządu, bo oni są zakochani w tym Orbanie. Wiemy, że Kaczyński z Orbanem to taki związek partnerski, w którym Orban wykorzystuje tego biednego Kaczyńskiego, a ten Kaczyński... No to będzie zaraz związek partnerski Orbana z Kaczyńskim. Ale żeby Niemcy, pani redaktor, ale żeby Niemcy robili za nas dyplomację, żeby Niemcy za Kaczyńskiego załatwiali kwestie bezpieczeństwa na granicy. Więc najważniejsze, prezydent Duda i minister spraw zagranicznych muszą wziąć się za swoją robotę. Ostatni szczyt OBWE. Było 35 krajów, które przyjęły stanowisko w sprawie Białorusi i pewne decyzje. Wie pani, jakiego kraju nie było? Polski. To prawda, o tym się mówiło bardzo dużo, panie pośle, ale teraz idziemy dalej. Premier Morawiecki spotyka się w ubiegłym tygodniu z szefem Rady Europejskiej, potem wspólna konferencja prasowa, wiele ciepłych słów pod adresem wzajemnym, Charles Michel do Mateusza Morawieckiego i na odwrót. Później następuje 10-11 listopada i mamy, przynajmniej mnie się tak wydaje, dość antyunijne wystąpienia zarówno premiera, jak i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W co gra władza obecnie? Ja mam wrażenie, że te przemówienia są pisane cyrylicą na Kremlu. To znaczy, nie rozumiem tego. Czy polski rząd działa według rosyjskiego scenariusza, scenariusza Putina? Mam wrażenie, że tak jest. To znaczy, jeżeli mówi się takie słowa, kiedy przyjeżdża najwyższej rangi urzędnik unijny, czy Charles Michel jest przewodniczącym Rady Europejskiej, to Rada Europejska dzisiaj ma najwięcej mechanizmów, między innymi wprowadzanie sankcji, jeśli chodzi o rozładowanie tego konfliktu. Jeżeli takie słowa padają w Polsce, kiedy składane są tego typu wizyty, kiedy okazywana jest solidarność unijna, która ma pomóc w zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszego kraju, to ci ludzie rozumu nie mają, którzy nami rządzą. Naprawdę. I mówię to z całą odpowiedzialnością, ponieważ my dzisiaj tej pomocy potrzebujemy. Czy dzisiaj, siedząc tutaj, pan jest w stanie stwierdzić się z całym przekonaniem, że rząd zmienia taktykę i zmienia podejście i rzeczywiście dochodzi do wniosku, że trzeba umiędzynarodowić ten kryzys, czy nie? Nie, ponieważ oglądam na przykład też media reżimowe Łukaszenki i widzę tam Łukaszenkę, który mówi tak. Wy mówicie, że ja jestem złym batiuszką, że ja torturuję ludzi, że ja jestem despotą. Ja rozdaję koce, żywność tym uchodźcom, wpuszczam CNN, BBC, stacje międzynarodowe mogą relacjonować. A zobaczcie, co jest po polskiej stronie. Zasieki, żołnierze, ludzie umierają, wypychają tych biedaków, głodzą ich i jeszcze mówią, że to są zoofile i pedofile. To jest kompletnie nieodpowiedzialne. Trzeba wpuścić dziennikarzy. Trzeba być wpuszczeni podobno, tylko jeszcze nie wiemy, na jakich straży. No właśnie, pod kontrolą Straży Granicznej. Naprawdę, to nie są standardy XXI wieku. Nawet w czasie wielkich konfliktów zbrojnych, wojennych, dziennikarze wojenni relacjonują tego typu wydarzenia. W tej chwili świat jest skazany na przekaz reżimu Łukaszenki. Czy to nam pomaga? Nie pomaga, ponieważ mamy jeden przekaz. A dlaczego tak boją się dziennikarze obecne władze? Bo dzieją się tam rzeczy, które są niezgodne z prawem międzynarodowym, a dziennikarze by to dokumentowali, to znaczy pushbacki, śmierci na granicy. Bezpieczna granica to granica szczelna, ale też granica, na której nie umierają ludzie. No dobrze, ludzie. Ale jak rozwiązać teraz ten problem, panie pośle? Dlatego, że wiemy o tym, że coraz więcej tych uchodźców będzie przez Łukaszenkę zwożonych na naszą granicę. Są informacje mówiące o tym, że Łukaszenka oczywiście umownie
Rosjanie zbiera młodych mężczyzn, którzy mają sforsować te granice. Tam są także kobiety z dziećmi. My tej granicy musimy bronić, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, że ona musi być bezpieczna, nie ma żadnych wątpliwości. Tylko jak teraz sobie poradzić? No przecież nie wpuścimy tych ludzi na teren naszego kraju, bo jeżeli będzie ich kilkanaście tysięcy, to nawet zakładając, że wszystko, te procedury weryfikacyjne działają ok, a wiemy, że nie działają ok, no to i tak byśmy chyba sobie nie poradzili przy takiej liczbie osób, prawda? Więc tutaj to jest sytuacja bez wyjścia tak naprawdę. Jest wyjście, pani redaktor, bo mamy doświadczenie korytarz międzynarodowe. Co? Mamy doświadczenie międzynarodowe i Unia Europejska ma to doświadczenie. Po pierwsze, rozładowywać politycznie ten konflikt, doprowadzić do tego, że pójdzie jasny przekaz. Dziennikarze mogą podjechać teren, pokazywać, będzie alternatywa dla przekazu Łukaszenki. Po drugie, organizacje humanitarne powinny mieć tam dostęp. Po trzecie, polska dyplomacja musi współpracować z dyplomacją unijną i dyplomacją Stanów Zjednoczonych z NATO, jeśli chodzi o współpracę graniczną i zabezpieczenie tej granicy. Po czwarte, doprowadzić do sankcji wobec Łukaszenki, które go zabolą. Polska w tej sprawie jest bardzo słaba. I po piąte, stosować prawo międzynarodowe, jeśli chodzi o uchodźców. Każda osoba, której uda się przekroczyć granicę i która poprosi o rozpatrzenie jej wniosku azylowego, taki wniosek powinna mieć rozpatrzony. Szczególnie, że nie mówimy, pani redaktor, dzisiaj o milionach osób, czy setkach tysięcy, czy dziesiątkach tysięcy, ale mówimy nadal o dość proporcjonalnie małej ilości osób. Rozpatrzyć te wnioski, te, które się nadają do przydzielenia azylu, pozytywnie rozpatrzyć, a te, które nie, odesłać tych ludzi z powrotem do swoich krajów. Ale Polska nie zrobiła nawet najprostszej rzeczy. Nie zabiegała w dyplomacji unijnej o to, żeby wstrzymać loty z krajów trzecich na Białoruś. Dyplomacja unijna bywa skuteczna i nieskuteczna, różna, ale w tej sprawie pokazała, że bywa, że jest skuteczna. I nie ma tam polskich dyplomatów, którzy by o to zabiegali. Ja naprawdę zajmuję się kwestią białoruską w Unii Europejskiej i Polski tam nie ma. Jest Litwa, jest Łotwa, są dzisiaj Niemcy, którzy widzą, że Polsce się to wymyka spod kontroli i zaczynają przejmować tę inicjatywę, a nie ma Polski. Takie argumenty stosuje się w rozmowie z przedstawicielami rządu, to przedstawiciele rządu mówią, no ale zaraz, no tak państwo mówią o Frontexie dużo, a Frontex wystawił nam bardzo dobrą opinię. I taka jest prawda, ta opinia była dobra, jeżeli chodzi o działania polskiego rządu na granicy. Nie, nie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy, nie działania polskiego rządu, zabezpieczenie granicy, ale Frontex dzisiaj proponuje kolejną pomoc. Zdjęcia satelitarne. Frontex jest na przykład bardzo dobry właśnie w śledzeniu ruchów migracyjnych. Dlaczego polski rząd nie korzysta z pomocy Frontexu? Pana partyjna koleżanka twierdzi, że to nie ma sensu, żeby Frontex prosić o pomoc. Dajcie spokój, napisała ludziom na Twitterze, którzy apelują o Frontex. To błąd. Ja znam pani Frontex. Anna Maria Żukowska. Ja znam Frontex. Zwrócił pan uwagę, że to jest kolejna sytuacja, kiedy ja muszę prosić pana o tłumaczenie słów posłanki Żukowskiej? I to nie jest ostatni raz dzisiaj? No tak, no ale pani posłanka Żukowska, jak każda pewnie posłanka w każdej partii czy poseł, ma swoją specyfikę i to jest jej specyfika. Ale nie sądzi pan, że ona kompromituje pana także jako przedstawiciela Nowej Lewicy? Postaram się nie dać tak skompromitować. Nie, no ale zupełnie serio, nie trzeba czegoś z tym zrobić? Być może, no ja chętnie przedstawię szczegóły funkcjonowania Frontexu. Frontex na pewno jest organizacją, która przyda się w tej sprawie. Zajmuję się trochę dyplomacją, szukam języka odpowiedniego do tej sytuacji, dobrze, żeby wyjść jakoś pani poseł, z tego. Z kolejnego wątku raczej nie sądzę, żeby pan potrafił wybrnąć, ale dobrze, skończmy kwestię związaną z granicą. Ja już skończmy kwestię związaną z granicą, panie pośle, bo sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Czy nam grozi konflikt zbrojny? Czy Łukaszenka i Putin posuną się aż do tego, pana zdaniem, czy jednak prezydent Federacji Rosyjskiej w porę się opamięta? Putin myślę, że stara się kontrolować Łukaszenkę tak jak może i najlepszym przykładem jest to dementi wobec wypowiedzi Łukaszenki w sprawie gazu i ropy, że nie będzie przerw w dostawach. Więc widać, że Łukaszenka gra swoją grę. On jest zdesperowany, ponieważ te ciosy, które dostaje ze społeczności międzynarodowej, jeśli chodzi o sankcje, one działają. Uderzają Łukaszenkę tam, gdzie go najbardziej boli. Dlatego ważne są kolejne sankcje, no to dzisiaj, jak najszersze. Dzisiaj mają być decyzje spóźnione. Prawda, że spóźnione? Oczywiście. Dlaczego Unia Europejska tak bardzo spóźniła się w tej kwestii? Różne interesy, ponieważ są kraje, które prowadzą nadal interesy z reżimem Łukaszenki. No my na przykład prowadzamy bardzo dużo cementu na przykład właśnie Polska i też eksportuje Polska nadal na Białoruś. Ja przypomnę, jeszcze nie tak dawno polska policja szkoliła służby specjalne białoruskie, OMON, który chwilę później połował ludzi na ulicach.
do takich scen dochodziło. No to jest gorszące. No dobrze, a jakie kraje mają jeszcze interesy z Białorusią? Komu nie zależało na tym, żeby te sankcje rozszerzać? Belgii na przykład. Belgia nadal prowadzi interesy i belgijskie firmy. Mhm. Austriacy prowadzili firmy, tam działają firmy telekomunikacyjne na Białorusi, austriackie. To są Cypr na przykład, gdzie oligarchowie białoruscy piorą brudne pieniądze na Cyprze i im zależy na tym, żeby ich interesy zabezpieczyć. Czego pan oczekuje dzisiaj po tym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej? Szerokich sankcji. Sankcji bardzo daleko idących, dotyczących urzędników nie tylko wysokiego. Poszczególnych osoby z reżimu, tak? Osobowych i ekonomicznych. To znaczy zakaz jakiejkolwiek współpracy firm działających na terenie Unii Europejskiej z reżimem Łukaszenki, także lotniczych. A słyszał pan zero czarterów, zero dostępu linii lotniczych, które sprowadzają tych ludzi na Białoruś. To musi boleć społeczeństwo Łukaszenkę. Białoruskie, bo wielu mówi, że to społeczeństwo białoruskie najwięcej na tym straci, tak nie a nie jest. Sam Łukaszenka. Dzisiaj tak nie jest. Społeczeństwo białoruskie, szczególnie to opozycyjne wobec reżimu Łukaszenki, dostaje wsparcie unijne. Wiem o tym, bo pracuję nad tymi kwestiami, więc dzisiaj tak nie jest. To nie uderza realnie w społeczeństwo. Te sankcje, Łukaszenka zachowuje się w ten sposób dlatego, że te sankcje go bolą, że on ma coraz mniej ruchów, nie może się już za bardzo poruszać na tej scenie międzynarodowej, jest coraz bardziej izolowany, przypomnę, nie jest uznawany przez Unię Europejską za prezydenta Białorusi, nie jest spuszczany na teren Białorusi jego urzędnicy, więc jego izolacja postępuje, ale tu jest potrzebna większa solidarność. Słyszał pan o tej sankcji, o tej koncepcji sankcji zamknięcia tranzytu z Chin, bo ja szczerze nie miałam zielonego pojęcia, że akurat przez Białoruś idzie największy transfer różnych produktów z Chin, po prostu nazywając rzeczy w skrócie, nie tylko do Polski, ale w ogóle do całej Unii Europejskiej. No tylko siłą rzeczy, jeżeli zamkniemy ten przesył, no to tracą wszyscy w Unii. Oczywiście, także. Że my nie powinniśmy zamykać tego transportu, bo to jest jedna z niewielu dróg transportowych tych dóbr. Czyli to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, bo on nie uderza tak bardzo w Łukaszenkę. W Łukaszenkę już najbardziej uderzają te sankcje gospodarcze i personalne, no, ale to było, związane bardzo by było z firmami. Gospodarcza z firmami. Sytuacja. Znaczy, jak Łukaszenka nie będzie miał na przykład dostaw cementu, nie będzie miał dostaw materiałów budowlanych. A co jeśli odetnie gaz? Nie odetnie, ponieważ Putin mu na to nie pozwoli. To są jednak tutaj. Ale Putin ma swoje Nord Stream 2 już. Ale Putin nie zaryzykuje konfliktu z Unią Europejską. Znaczy jest za dużo interesów tak rosyjskich. Tak, na to wszystko doświadczenie pokazuje, że w tej sprawie on nie zaryzykuje, nie będzie umierał za Łukaszenkę. A może Putin gra na taką osobę, która miałaby być mediatorem w tym konflikcie? Chce się jakoś wzmocnić w tych relacjach właśnie z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi. Ale mediacje są bardzo potrzebne w tej sytuacji. To i znaczy, powinien być akurat klinczu. Putin mediatorem? Powinniśmy nie, do tego nie, dopuścić? Ale powinniśmy doprowadzić do tego, że wcześniej czy później zostanie zwołana międzynarodowa konferencja na rzecz Białorusi, a w ramach tej konferencji na rzecz Białorusi przyjęta strategia dla Białorusi, w tym uformowana misja, taka jak kiedyś Koks-Kwaśniewski w sprawie Ukrainy, która zacznie negocjować, szukać przestrzeni dialogu między Unią Europejską a Federacją Rosyjską na rzecz rozwiązania sytuacji na Białorusi. Dzisiaj Łukaszenka staje się coraz bardziej niewygodny dla Putina i jest, myślę, że przestrzeń na dyskusję, jak doprowadzić do obalenia Łukaszenki. No dobrze, to jeszcze jedna kwestia, której ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie zrozumieć. Mówił pan o spóźnionych działaniach polskiego rządu. Oboje mówimy o spóźnionych działaniach Unii Europejskiej. Jak to jest możliwe, proszę mi to wytłumaczyć, chociażby w kontekście tego, co przeżyliśmy w roku 2015-16, kiedy było wiadomo, że kryzys migracyjny powróci. Kiedy te sygnały pojawiały się już pierwsze od wielu, wielu miesięcy, na wiosnę tak naprawdę. Jak można było tak bardzo spóźnić działania i jak my jako Polska i Unia Europejska jako wspólnota? Bo grają różne interesy, bo nadal Białoruś jest traktowana na Zachodzie także jako strefa wpływu Federacji Rosyjskiej. Wiem, z naszej polskiej perspektywy to jest dramatyczne i smutne, bo my sobie zdajemy sprawę, że nie będzie bezpiecznej Polski, bezpiecznej Unii Europejskiej bez stabilności i bezpieczeństwa Białorusi. My to wiemy. Białoruś jest dla nas jakąś strefą buforową przed zakusami Putina, który chce odbudować Związek Radziecki. Chce wrócić do tej strefy wpływów Związku Radzieckiego. My sobie zdajemy tego sprawę, ale im dalej od Mińska, pani redaktor, na zachód, w Portugalii, w Hiszpanii, we Francji, coraz mniej sobie zdają sprawę, bo mają swoje własne problemy i z tego to wynika. Panie pośle, czy nie zdziwiło pana, że na Marszu Narodowców 11 listopada mówiono w oficjalnych przemówieniach,
marszu pod auspicjami państwowymi, przypomnę, o konflikcie z Unią Europejską, o tym, że trzeba zerwać z Unią Europejską, o złych Stanach Zjednoczonych, z którymi także trzeba zerwać, a nie pojawiło się szczególnie w tej sytuacji ani jedno słowo dotyczące Białorusi, dotyczące Federacji Rosyjskiej, dotyczące tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Nie zaskoczyło nie, to pana, ponieważ o co chodzi? Ci ludzie od dawna źle odczytują znaki czasów i oni widzą wroga tam, gdzie go nie ma. I dzisiaj być może też część z nich jest opłacana przez Kreml. Dobrze wiemy, że te najbardziej radykalnie prawicowe organizacje często są sponsorowane przez Kreml, żeby podważać rację funkcjonowania Unii Europejskiej, żeby destabilizować sytuację w Unii Europejskiej. Więc dla nich często wrogiem większym jest Unia Europejska niż sam Putin i Łukaszenka. I dzisiaj widzimy to także w tego typu wypowiedziach. Mnie zdziwiło z kolei to, że padały takie komentarze, że ten marsz był w miarę spokojny. Ja przepraszam, ale te tak kamienie, panu, które leciały... Z ubiegłym rokiem, no to ale było dobrze, spokojnie. Ale nadal były antysemickie, homofobiczne, ksenofobiczne hasła. A to, co wydarzyło się w Kaliszu... Do Kalisza zaraz przejdziemy. Na razie skupmy się na marszu narodowców. To jest kompletnie nie do zaakceptowania. Więc oni dzisiaj... Ale to też robi Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zobaczyć, czym się różniły słowa Bąkiewicza od słów Kaczyńskiego czy Morawieckiego. Oni mówili w jednym chórze. Znaczy, to był ten sam chór antyeuropejski. Ale dostaje teraz pieniądze od rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc teraz pytanie, czy po prostu to jest zwykła strategia, bardzo dobrze przemyślana Jarosława Kaczyńskiego na to, że jak to zwykle mówię, na prawo od PiSu nie może być nic z wyjątkiem ściany. Myślę, że... I on po prostu od środka rozwala to środowisko narodowców, żeby im nie zagroziło, mówiąc krótko, czy po prostu rzeczywiście tak samo myślą? Być może tak samo myślą, być może jest to strategia, ale uleganie chłopcom łysolom, naziolom, w krótkich spodenkach, nieodpowiedzialnym, którzy nie odczytują racji stanu Polski przez rządzących, pokazuje nieodpowiedzialność rządzących. Znaczy rządzący muszą rozumieć rację stanu. Dzisiaj naszą racją stanu jest doprowadzenie do stabilności na naszej wschodniej granicy i współpraca z Unią Europejską. Jeżeli nie rozumie tego Kaczyński, odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo, a przypomnę, że Kaczyński jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, to naprawdę jesteśmy w strasznych rękach. I ja od dawna mówiłem, że nie powierzyłbym Kaczyńskiemu odpowiedzialność nawet za mojego kota, a co dopiero za państwo. Panie pośle, ale przecież pan jest znany z tego, że walczy o wolność słowa, że walczy o prawa rozmaitych środowisk. To dlaczego nagle nie podoba się panu Marsz Narodowców? Czy oni nie mają prawa wyrażać swoich poglądów? Czy chodzi po prostu o to, że panu przeszkadza, że tam są flagi ONR-u, czyli organizacji uznanej za faszystowską przez Polski Sąd Najwyższy, czy że tam jest no, inne symbole neofaszystowskie tak naprawdę? Czy po prostu uważa pan, że narodowcy nie powinni mieć prawa przeprowadzać ja tego nie marszu z założenia? Ja nie miałbym żadnego problemu z Marszem Niepodległości, który byłby pokojowy i w którym by nie obrażano ludzi. Ale mam problem z marszem, w którym polski żołnierz niesie biało-czerwoną flagę w państwowym święcie, bo przypomnę, to było państwowe święto, bo był patronat państwowy nad tym świętem, a z tyłu za polskim żołnierzem idą neofaszyści, bo tak chcą być określani, z Forcanowa, z obozu radykalno-narodowego, z organizacji faszystujących i faszystowskich. Uważam i oczekuję tego, że minister Błaszczak przeprosi dzisiaj polskiego żołnierza za to, co się wydarzyło 11 listopada na tym marszu, że polski żołnierz musiał z faszystami, którzy zniszczyli naszą stolicę, którzy doprowadzili do tego, że podczas II wojny światowej faszyści zniszczyli doszczętnie polską stolicę, że Błaszczak przeprosi za to, że sprowadził tych faszoli na marsz i dał patronat temu marszowi. Nie było tam żadnych faszoli, twierdzi Krzysztof Bosak z Konfederacji. Mówi tak, spotkałem tam Węgrów, spotkałem Hiszpanów, byli Włosi z partii Forza Nowa, o czym mówiliśmy, którzy są nazywani co roku faszystami przez większość dziennikarzy. Są to po prostu zwykli włoscy nacjonaliści, którzy mają poglądy mniej więcej takie jak ja na większość kwestii, więc panu Bosakowi, tak przepraszam, ale to przypomnę cytat lidera Forza Nowa, powiedział, że faszyzm był wspaniałym epizodem w historii Włoch i miał wielkie osiągnięcia. Jeżeli nazwiecie mnie neofaszystą, nie będę robił awantury.
No bo są przyjaciele, oni są po jednej kądzieli i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ dzisiaj oni mogą nosić krawaty, oni mogą chodzić w jasnych koszulach, oni mogą udawać, że są tacy salonowi, tacy grzeczni i tak dalej, ale dobrze wiemy, jakie poglądy za tym stoją. I te poglądy były widoczne. Krzyż celtycki, hasła wznoszone podczas tego marszu, kamienie rzucane w okna niektórych mieszkań w Warszawie, także podczas tego marszu pokazują jasno i wyraźnie, jaka jest agenda polityczna tych ludzi. Dla mnie, dla wielu ludzi żyjących w tym kraju, miejsca w państwie rządzącym przez Bosaka, a prawdopodobnie wtedy również Bąkiewicza czy Rybaka, miejsca nie będzie. No dobrze, tylko to był marsz pod auspicjami państwowymi. Państwo dało w tym momencie zgodę chyba na taki rozwój wypadków. Bo i musi przeprosić. Chociaż i uważam, rząd że cały czas twierdzi, że to jest kwestia tego, że zadbało po prostu o bezpieczeństwo podczas tego marszu, dlatego że on odbyłby się tak czy inaczej. Tylko wtedy byłoby gorzej. Tylko dlaczego pod auspicjami rządu? Dlaczego ja daję swój mandat po części pani i my wszyscy temu, żeby neofaszyści z Włoch, neofaszyści z Polski maszerowali oficjalnie pod biało-czerwoną niesioną przez polskiego żołnierza? Na to mojej zgody nie będzie i nigdy nie było. No dobrze, tymczasem doradca prezydenta Tadeusz Deszkiewicz panią Wandę Traczyk-Stawską, weterankę powstania warszawskiego, bohaterkę walki o niepodległość, nazywa zdemęciałą archeocelebrytką. No wie pani, przyznaję, ja często coś komentuję, ale tu mi zabrakło słów. Naprawdę. No, to było o Wandzie Traczyk-Stawskiej. Po wielu naciskach wydał oświadczenie i przeprosił, tylko pytanie, jaką wagę w ogóle te przeprosiny w tej sytuacji mają. Chyba w debacie publicznej wiele granic już zostało przekroczonych i nie wyobrażam sobie, że takie słowa w ogóle mogą paść. No mamy pewne osoby, co do których powinniśmy mieć szacunek nieprzekraczalny. I są granice sporów politycznych. I ta granica na pewno została przekroczona. Są momenty, kiedy mi brakuje słów. To jest ten moment. To teraz sprawa kolejna dotycząca tego, jak już nie róbcie z osoby, która jest agresywna, prymitywnie lży i bije ludzi bohaterki. Anna Maria Żukowska o tak zwanej babci Kasi. Co pan na to? Są momenty, kiedy mi brakuje słów. To jest... No dobrze, ale nie, ja no po raz kolejny... Pani pośle, babcia Kasia to jest moja bohaterka. Uwagę na to, że my praktycznie... Moja bohaterka. No okej. Okay. I koleżanka z pana partii nazywają w ten sposób. Nie powinna. Co się dzieje z lewicą? No to nie z lewicą, pani redaktor. No, dla mnie to przepraszam, jest bohaterka. No to jest jedna z twarzy lewicy w Polsce, panie pośle. Babcia Kasia jest, myślę, że bardziej godna uwagi i ciekawszą twarzą, no dobrze, jeśli chodzi o pewne może wartości. Może pan porozmawia z panią porozmawiam, panią obiecuję Żukowską. Po tym programie, porozmawiam. Nie, to jest zły język. To jest zły język. Trzeba szukać sojuszników w ludziach, którzy są naszymi sojusznikami. Szczególnie, że ich dzisiaj tak mało jest. Babcia Kasia jest moją bohaterką, ja ją bardzo cenię i uwielbiam ją zresztą. No dobrze, to teraz jeszcze kolejna sprawa dotycząca tego, co dzieje się, jeśli chodzi właśnie o na przykład odpowiedzialność przed prawem. Znana aktorka Barbara Kudryś-Szatan w taki, a nie inny sposób emocjonalny, możemy to oceniać różnie, wyraziła się o tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Mamy Kalisz, o którym także pan wspomniał. Przepraszam, nie będę używać nazwisk osób, które tam występowały po to, żeby ich nie promować. No tam no, antyżydowskie, antysemickie, ja już właśnie nie wiem, jak to nazwać, to jest mało powiedziane, jakie tam padły słowa. Prokuratura sprawą się nie zajęła. Mało tego, policja twierdzi, że nie mogła rozwiązać tego zgromadzenia i w jakiś sposób zainterweniować, ponieważ zabroniła prokuratura. Prokuratura, która jest kierowana przez Zbigniewa Ziobrę, człowieka, który w roku 2014 z panem Rybakiem ramię w ramię na konwencji Solidarnej Polski śpiewał piosenki. Co się tutaj dzieje? Mam jakąś taką nierówność chyba, jeżeli chodzi o traktowanie obywateli. Polskie państwo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jest silne wobec słabych, a słabe wobec silnych, typu Rybak i Bąkiewicz. Mhm. Niestety, do takiej sytuacji doprowadzono. Ja Kalisz całkiem dobrze znam z różnych tam także rodzinnych powodów i ja oglądałem to, co tam się działo. I powiem pani redaktor, że chyba dwie przecznice dalej zaczynało się getto kaliskie. W 1941 roku powstało w Kaliszu getto, do którego spędzono 1/3 ludności Kalisza, bo tyle było Żydów. I tego samego roku faszyści za pomocą samochodów, komór gazowych
wymordowali większość mieszkańców tego getta. To było jedno z większych gett na tym terenie i zostało tylko kilkanaście osób. Ziemia kaliska i sam Kalisz jest naznaczony krwią bardzo mocno. Ludzi, którzy umarli dlatego, że ktoś ich nienawidził, że ktoś też palił księgi. Przypomnę, naziści palili też książki pisane przez Żydów czy o Żydach i kilka lat później doszło do tej tragedii. Boję się, że jeżeli nie będziemy reagować, to dzisiaj spalą statut kaliski, a jutro swoich sąsiadów zagonią do stodoły. Ta historia się powtarza. To nie jest tak, że ona była tylko podczas II wojny światowej. Mieliśmy przykłady i przed, i po II wojnie światowej, że byliśmy w stanie takie rzeczy robić naszym sąsiadom. Czego pan oczekuje od prokuratora generalnego w tej sytuacji? Ministra sprawiedliwości jednocześnie. Także z tego względu działania. Jakikolwiek to jest rząd. W Polsce antysemityzm ma swoje znaczenie. Jesteśmy największym cmentarzem Europy, jeśli chodzi o Holokaust. Tutaj zginęło najwięcej Żydów. My mamy odpowiedzialność wobec świata, żeby nie być obojętnymi, żeby realizować to 11 przykazanie. I jeżeli tego nie robimy, to coś złego się dzieje w społeczeństwie. Panie pośle, to jeszcze na koniec diametralna zmiana tematu, bo jeszcze o koronawirus chciałam pana zapytać i także o działanie lub też brak działań rządu. Austria dzisiaj wprowadza lockdown dla wszystkich niezaszczepionych. To jest bardzo daleko idąca decyzja, no niemniej konieczna według ekspertów. Coraz więcej państw europejskich no na przykład sprawdza paszporty covidowe, czego u nas nie robi się w ogóle. W tej chwili mam wrażenie, że nawet przy tej liczbie zachorowań kompletnie się rozprężyło polskie społeczeństwo. Już nie ma maseczek w sklepach, nikt nie pilnuje całej tej sytuacji. Zaraz oczywiście fala hejtu w komentarzach się na mnie wyleje, że chodzę na pasku przekupnych lekarzy. No niemniej sytuacja jest bardzo trudna, ludzie w tych szpitalach umierają. Dlaczego pana zdaniem rząd nie podejmuje żadnych decyzji w tej sprawie, mimo że Adam Niedzielski jako minister zdrowia no wiele tygodni temu zapewniał, że kiedy dojdziemy do jakiegoś tam pułapu, no to te decyzje będą. Doszliśmy, przekroczyliśmy go kilkakrotnie, decyzji nie ma. Bo rząd PiSu kokietuje foliarzy właśnie tych antyszczepionkowców, antymaseczkowców. Oni z nimi grają w grę polityczną, licząc na to, że to będą ich wyborcy. To jest kompletnie nieodpowiedzialne. Ja jestem za wariantem francuskim. Uważam, że ci, którzy przestrzegają prawa, którzy są zaszczepieni, powinni mieć prawo do korzystania z usług publicznych, z tych wszystkich narzędzi, które w normalnych czasach mamy do dyspozycji. Ci, którzy są niezaszczepieni, powinni za to płacić cenę. Ja mówię to także jako były prezydent miasta. Znaczy, jak w mieście my mieliśmy do czynienia na przykład w przedszkolu z dzieckiem, które, przepraszam za to porównanie, ale to mi się wydaje adekwatne. Dziecko, które przynosi wszy, ma wszawicę, to po prostu to dziecko nie przychodziło do przedszkola. I to było zrozumiałe. Jeżeli dziecko jest chore, jeżeli dziecko ma wszawicę, to nie przychodzi do przedszkola ze względu na dbanie o dobro wspólne, żeby nie zarażało innych dzieci swoją chorobą. To jest izolowane i tak samo w tym przypadku powinno być. Ja uważam, że nie powinniśmy jako społeczeństwo, jako całość ponosić cenę za tych nieodpowiedzialnych ludzi, którzy nie tylko siebie narażają na niebezpieczeństwo, ale także naszych rodziców, naszych dziadków i nas samych. To jeszcze na koniec taka polityczna plotka. Nie wiem, czy pan widział tutaj pani Elżbieta Witek albo pani Beata Szydło. Podobno mają być kandydatkami na prezydenta w kolejnych wyborach. Co pan na to? Prawo i Sprawiedliwość oczywiście już myślę, że się przygotowuje do tych wyborów, ale patrząc na to, jak wygląda dzisiaj praca pana prezydenta Dudy, to nie życzyłbym Polsce kolejnego prezydenta z tego środowiska. Prezydent Duda jest największym rozczarowaniem moim, ponieważ ja pamiętam, kiedy on wygrał te wybory, to złożyłem mu gratulacje, licząc na to, że on odetnie pępowinę od swojego środowiska politycznego i podobnie jak wszyscy wcześniejsi prezydenci, będzie prezydentem nas wszystkich. Tak się nie stało. I uważa pan, że podobnie byłoby i z panią Witek, i z panią Szydło? A czy ktokolwiek ma wątpliwości? Jedna i druga słynie z tego, że tę pępowinę z Kaczyńskim i z PiS-em mają bardzo blisko. Czyli właściwie nic by się nie zmieniło, nawet jeżeli kobieta zostałaby prezydentem. Nic by się, chociaż ja marzę o tym, żeby kobieta została prezydentem i trzymam kciuki za to. Ale nie za te kobiety, jak rozumiem.
Myślę, że także w Prawie i Sprawiedliwości są kobiety bardziej niezależne i bardziej stanowcze, więc jeżeli szukają kandydata, no nie chcę tutaj wskazywać, ale znam takie. Myślę, że to by było po prostu niedobre dla Polski. Prezydent musi być ponad podziałami. Sam fakt, że prezydent Andrzej Duda na przykład nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego od wyborów prezydenckich. Jak były wybory prezydenckie, to prezydent Duda ciągle zwoływał Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wiem, co mówię, bo ja uczestniczę w pracach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ale od wyborów prezydenckich jakoś nagle nie ma czasu, nie ma powodu. A powodów było wiele. Pandemia, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, a prezydenta nie ma. Ma czas na narty, ma czas robić sobie selfie, a nie ma czasu zajmować się rzeczami, za które odpowiada. I boję się, że jedna i druga pani prowadziłaby taką samą politykę na pasku Kaczyńskiego. Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, eurodeputowany. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia mimo wszystko, chociaż no, trudna rzeczywistość nas otacza, niestety. Za chwilę doktor habilitowana Renata Mieńkowska-Norkienę, rzecz jasna, o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej będziemy rozmawiać, ale nie tylko. Wspomnimy także o tym, co działo się 11 listopada. Już Państwa gościem doktor habilitowana Renata Mieńkowska-Norkienę, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej mają podejmować decyzję o rozszerzeniu sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Jakie to musiałyby być sankcje, Pani doktor, żeby Aleksandr Łukaszenka zrobił chociaż krok wstecz? O, no sprawa nie jest prosta, dlatego że przede wszystkim za Łukaszenką stoi Putin i chociaż my wiemy, że w tych formalnych rozmowach, zresztą Josep Borrell jako no, najbardziej odpowiednia osoba na poziomie Unii Europejskiej rozmawiał z Putinem, rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych też Białorusi i tam oczywiście Władimir Putin umywał ręce, twierdził, że absolutnie nie ma z tym nic wspólnego, ale my wiemy doskonale, że z całą pewnością za tym stoi. A nawet jeżeli stoi, chociaż to jest moim zdaniem bardziej optymistyczna wersja, to na pewno wykorzysta to dla swoich celów. Pytanie, jaki jest ten cel? Czy ten cel to jest podbicie Białorusi, całkowite uzależnienie jej od siebie? Czy to jest jednak cel trochę dalej idący, czyli jeszcze mocniejsze uderzenie w Zachód? No to zobaczymy. Natomiast niezależnie od tego, żeby te sankcje rzeczywiście wpłynęły na Łukaszenkę, no to musiałoby być coś, co rzeczywiście zabierze mu środki na funkcjonowanie i na utrzymywanie reżimu w tych granicach i w wariancie, w jakim to w tej chwili ma miejsce. A tak naprawdę w tej chwili Łukaszenka ma dwa główne źródła finansowe. Pierwsze to jest Rosja, więc to jest mało prawdopodobne, że tutaj Putin przestanie finansować Łukaszenkę, bo jemu jest to oczywiście na rękę. Ewentualnie no, przyciśnie go w jakiś inny sposób, czyli na przykład rozmieści swoje
Rosja, twierdząc, że na przykład Łukaszenka nic nie zrobił w kontekście kryzysu granicznego, więc Rosja musi tutaj pomóc. No i plus oczywiście, jeżeli dojdzie do wykorzystania artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego, no to też może się poczuć Putin zagrożony i uznać, że to jest też dobry powód, żeby rozmieścić swoje wojska. Ale jest też druga kwestia, to jest oczywiście, to są sankcje gospodarcze, sankcje ekonomiczne. I one najprawdopodobniej dzisiaj zostaną rozszerzone po prostu personalnie na kilkadziesiąt kolejnych osób z reżimu Łukaszenki, ale my wiemy, że to nie musi być super efektywne, mówiąc eufemistycznie. Tak naprawdę w Rosję, przepraszam, w Białoruś uderzyłyby sankcje, które są związane z handlem między Europą a Chinami, ponieważ no, nie jest dla nich wielką tajemnicą, że przez Białoruś idzie ogromna część eksportu chińskiego do Unii Europejskiej. No i teraz oczywiście można się zastanawiać, czy miało konsekwencje dla Polski, bo gdyby ten handel został w jakiś sposób ograniczony, no to możemy liczyć na wpływ Chin z kolei na Łukaszenkę i być może to jest dobra droga, tylko to jest droga taka bardzo, powiedziałabym, drastyczna. Można było z Chinami rozmawiać już bardzo dawno temu. Nie zrobiliśmy tego jako dyplomacja polska, dlatego że nie przenieśliśmy sprawy na poziom europejski, a wiadomo, że Chińczycy nie będą rozmawiali wyłącznie z Polską, bo Polska nie jest dla nich tak istotnym partnerem jak pozostałe państwa unijne, czy jak raczej Unia Europejska jako całość, o może tak. Więc trzeba to było już dawno wykorzystywać, przede wszystkim jako straszak, niekoniecznie jako no, rzeczywista opcja wprowadzenia tego typu sankcji. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy wcześniej to zrobili, to by było bardziej efektywne. Dzisiaj musielibyśmy rzeczywiście cały ten proces uruchomić. To byłoby oczywiście dyplomatycznie dla Polski niekorzystne. Więc wydaje mi się, naprawdę to rozszerzenie sankcji na dobry początek, powiedzmy, pokaże solidarność europejską. Jeżeli do tego dojdzie jeszcze też współpraca sojuszników na mocy artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego i rzeczywiście współpraca, koordynacja jakichś wspólnych ustaleń, to wszystko razem już na pewno pokaże przede wszystkim Putinowi, że tutaj no nie rozejdzie się to tak szybko po kościach, a tak naprawdę o to tu chodzi. Natomiast Łukaszenka jest po trzasku oczywiście, bo on ma świadomość tego, że jeżeli nie wykona woli Putina, a jaka ta wola jest, my się możemy domyślać, ale tak naprawdę my nie wiemy, który z wariantów, który my na przykład jako politolodzy rozważamy, który jest tak naprawdę w tej chwili najbardziej prawdopodobny z perspektywy rosyjskiej. Niemniej jednak wydaje się, że Rosja będzie próbowała udawać, że naciska na Łukaszenkę i być może taka droga sankcji i rozmów z Rosją, gdzie Rosja uda, że ratuje Europę przed Łukaszenką i wprowadza swoje wojska na przykład na Białoruś, to będzie wariant dosyć prawdopodobny. Pytanie, czy to cokolwiek przyniesie tak naprawdę w kwestii rozwiązania problemu? No nie, problem tylko zaostrzy, bo będziemy mieli bezpośrednio za polską granicą wojska rosyjskie. A kiedy patrzy pani na to, co robi polski rząd, kiedy słucha pani przedstawicieli polskiego rządu, to ma pani przekonanie, że oni już doszli do wniosku i do konkluzji, że sami tego konfliktu, sami jako Polska nie wygramy i że trzeba umiędzynarodowić sprawę, współpracować z Unią Europejską, współpracować z Paktem Północnoatlantyckim. Sądzi pani, że to już jest ten moment, kiedy rząd to wie? Czy nadal ze względu na politykę wewnętrzną będzie utrzymywał, że poradzimy sobie sami? Wydaje mi się, że rząd od samego początku wiedział, że sytuacja może mocno wyeskalować. Mhm. Natomiast to, że udaje, że tak nie jest, to no, być może to jest moment, kiedy no, rzeczywiście polski rząd podejrzewa, że sam sobie nie poradzi także z zarządzaniem narracją. Bo tu nie chodzi o to, jak tak naprawdę zarządza sytuacją, bo zarządza źle od samego początku. I ja znam sytuację litewską, łotewską, gdzie społeczeństwa litewskie czy łotewskie już swoje rządy oskarżały w pewnym sensie, czy krytykowały za to, że stanowczo za późno podjęły działania w postaci przenoszenia właśnie na poziom europejski czy poziom natowski problemu, a one zrobiły to już praktycznie 1,5 miesiąca temu. Polacy do tej pory tego nie zrobili i mówiąc szczerze, to no, takie pójście w zaparcie będzie tylko z niekorzyścią dla całej sytuacji. Natomiast ma pani redaktor rację, że oczywiście tak naprawdę chodzi tylko o narrację, o to, żeby pokazywać, że polski rząd tutaj jest takim wielkim obrońcą polskich granic, europejskich granic, ojczyzny, tak, że ze wszystkim sobie poradzimy, że ten reżim Łukaszenki jest taki zagrażający nam,
Oczywiście to było oczywiste od samego początku, że rząd w ten sposób będzie próbował ugrać kilka punktów poparcia dla siebie ze względu na to, że zawsze jest tak, że społeczeństwo się konsoliduje w obliczu tego typu zagrożenia, no dobrze, w szczególności doktor, zagrożenia zewnętrznego. Tylko, że jeżeli ten, wokół swojego rządu. Jeżeli ten konflikt jednak będzie się przeciągał, jeżeli społeczeństwo będzie widziało, że on jest nierozwiązany, że on rzeczywiście eskaluje, że dzieje się nadal coś złego, no to to się odbije na Prawu i Sprawiedliwości, bo faktycznie ten moment konsolidacji trwa, ale jest no, niewieczny jednak. To się będzie zmieniać, jeżeli się okaże, że PiS po prostu sobie z tą sytuacją nie radzi. Więc to też jest z punktu widzenia rządu ryzykowne. No tak, tylko pani redaktor mówi o jej sytuacji, w której mamy wolne media, które informują o rzeczywistej sytuacji na granicy. Tymczasem to, że na przykład pani stara się przekazywać rzetelnie informacje, to wcale nie oznacza, że po pierwsze wszyscy inni, a w szczególności na przykład media prorządowe, będą to robiły. Po drugie, my wszyscy otrzymujemy informacje z ograniczonych źródeł, to znaczy nie ma dziennikarzy polskich, niezależnych i reporterów, którzy by na granicy rzeczywiście sprawdzali, jak sytuacja wygląda i byli w stanie no, przedstawić nam rzeczywistą skalę problemu, w związku z czym dostajemy informacje z dwóch źródeł. Po pierwsze ze źródeł prorządowych, tak, czasami ustami mocno, delikatnie rzecz ujmując, nieprofesjonalnych rzeczników prasowych, innym razem no, z ust samych polityków, a to są przekazy, które jak wiemy należałoby rzeczywiście no, rozpatrywać dosyć krytycznie, a drugie są oczywiście propaganda białoruska i propaganda rosyjska i te mają bardzo dobre i naprawdę profesjonalne sposoby na to, żeby przedostawać się do polskiej opinii publicznej, udając informacje no, rzetelne albo quasi rzetelne. YouTube jest pełen naprawdę tego rodzaju propagandy, która autentycznie wygląda jak jakieś takie polskie niezależne źródła. Tu daleko nie trzeba szukać, jest na to mnóstwo raportów, jak działa i propaganda rosyjska i białoruska. Mnie to najbardziej dziwi, że polski rząd po prostu pozwolił na to, właściwie zamykając drogę dziennikarzom polskim. No ale było to, my wiemy, po to, żeby przede wszystkim nie przekazywano informacji o tym, co się dzieje, pokazując też błędy i rozmaite problemy, które wiążą się z działaniami rządu. Pani doktor, no Robert Biedroń, który był kilkanaście minut temu moim gościem, powiedział, pytany właśnie przeze mnie o to, że no, wygląda na to, że polski rząd po prostu realizuje scenariusz napisany cyrylicą i że tak naprawdę polski rząd realizuje interesy Władimira Putina i z tego to wynika. Pani redaktor, no niestety takich ludzi, którzy niechcący realizują czyjś scenariusz, nazywa się pożytecznymi idiotami. I moim zdaniem to jest najbardziej no, eufemistyczne, co mogę powiedzieć w kontekście działań rządu. Natomiast no, teorie spiskowe rozmaite zakładają celowe tego typu działania. Ja liczę na to, że polski rząd pokaże, że w tym jednak były po prostu błędy, a nie po prostu działanie na rzecz Kremla, które no szczerze mówiąc polskiemu rządowi się przysłużyło w wielu sytuacjach, no bo realizowanie interesów Moskwy na przykład poprzez destabilizację Unii Europejskiej to jest coś, co Polska nie bezpośrednio, ale pośrednio niewątpliwie robi, chociażby konfliktując się z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, czyli poprzez jawną retorykę antyniemiecką, czy antyfrancuską, czy antyczeską, jest no, unikana na razie w kontekście Turowa tylko, ale widać, że V4 jest już takim konstruktem, który Polska chciałaby, żeby istniał, ale niekoniecznie on istnieje jako efektywny sposób realizacji polskich interesów na forum europejskim. No już nie mówiąc o całej Unii Europejskiej i o instytucjach europejskich, które są oskarżane przez polski rząd o różne winienia, które tak naprawdę no, nie mają miejsca, bo jedyne przewinienia to jest po prostu podejmowanie decyzji o tym, że Polska powinna wycofać się z nieprzestrzegania europejskiego prawa i zresztą polskiej konstytucji też. Więc szczerze mówiąc, to tak, ten scenariusz, który jest korzystny dla Rosji, dla Kremla, dla Putina, jest realizowany przez polski rząd. Na ile to jest działanie świadome, to jest już zupełnie inna sprawa. Niemniej jednak polski rząd powinien natychmiast powstrzymać się przed tego typu działaniami, bo ta destabilizacja, ale też na przykład fakt, że polski rząd pozwolił na to, co się dzieje w tej chwili na granicy. Gdyby polskie władze trzymały się międzynarodowego prawa,
gdyby rzeczywiście wpuszczały i od razu weryfikowały tych imigrantów na granicy, których jeszcze swego czasu była dosyć ograniczona liczba, a następnie odsyłały chociażby z udziałem sił natowskich, z pomocą Frontexu mogły to robić bardzo szybko, jeśli chodzi o weryfikację, to wtedy naprawdę nie przychodziłoby do głowy tym ludziom w Iraku czy w Afganistanie, żeby przylatywać przez Białoruś do Polski czy przyjeżdżać, ponieważ oni wiedzieli, że jest nieefektywne, ponieważ ci ludzie po prostu wracają negatywnie zweryfikowani. Ale nie byłoby tego typu sytuacji na granicach. I to nie jest mój wymysł, tylko to jest po prostu prawo międzynarodowe, którego Polska nie przestrzega. Zresztą nie przestrzegała go w przypadku Czeczenów, właśnie między innymi też te procedury stosując niewłaściwie. I tam nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polsce nie wolno w ten sposób postępować. Pani doktor, Podobnie było zresztą w przypadku tych imigrantów z Białorusi, gdzie już było jedno orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że należy im pomóc, kiedy przedostają się na stronę polską. Tymczasem polskie władze stosowały pushbacki, czy Polska Straż Graniczna pushbacki. No jest to mało nadal. Tego, Polska Straż Graniczna była i policja, która potem pojechała na granicę, była wykorzystana 11 listopada na przykład do marszu. To jest już w ogóle kuriozum. Pani doktor, jak pani widzi w tej chwili najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji na granicy polsko-białoruskiej? Ja bym, pani redaktor, wolała, żeby scenariusz był ten najlepszy. Mi się wydaje, no trudno mi powiedzieć, czy on jest absolutnie najlepszy, bo jest wiele czynników, na które nie mamy wpływu i one się mogą wymknąć spod kontroli. Mówię tutaj oczywiście o decyzjach Kremla czy o decyzjach samego Łukaszenki. Ale naprawdę dobry scenariusz to mógłby być scenariusz, który polega na tym, że no, w tej chwili zaprasza się, podnosi się oczywiście artykuł 4, niewątpliwie zaprasza się Frontex, że polskie władze przenoszą problem na poziom europejski, ale w taki sposób, żeby rzeczywiście pokazać, że nie tylko inni mają się z nami solidaryzować, ale my z innymi też, więc będziemy przestrzegać procedur międzynarodowych i prawa europejskiego. Bo ja pragnę podkreślić, że Polska w tej chwili bardzo wyraźnie mówi, nawet ustami polityków Prawa i Sprawiedliwości, że Unia Europejska okazała się bardzo solidarna wobec Polski, że NATO się okazało solidarne. A zatem my popełniamy błędy, my destabilizujemy Unię Europejską, my nie chcemy przenieść sprawy na poziom natowski na przykład, ale kiedy sytuacja jest naprawdę trudna, to z nami się jednak solidaryzują pozostałe kraje. Polskiemu rządowi to chyba nie dało wiele do myślenia, a więc gdybyśmy rzeczywiście to wszystko zrobili w jedni sposób i gdybyśmy rzeczywiście wpływali przede wszystkim dyplomatycznie na Chiny właśnie, na Łukaszenkę, na Rosję, to przede wszystkim nie byłoby lotów. A tymi ludźmi, którzy są w tej chwili na granicy, już można by było spróbować zarządzić w ten sposób, żeby ich po prostu zaprosić tutaj do Polski, do, nie wiem, ogrzanych namiotów, w których by podlegali weryfikacji. Przy udziale Frontexu oczywiście. To nie są duże siły Frontexu, bo to osobowo nie jest dużo, ale tam są przede wszystkim w miarę sprawne procedury i też pewien know-how, w jaki sposób postępować w tego typu sytuacjach. Oczywiście z pomocą też naszych sojuszników na poziomie natowskim też moglibyśmy po prostu zarządzić sytuacją w sensie dyplomatycznym. I wtedy prawdopodobnie ustałyby loty do Mińska, a ci nawet, którzy są już w tej chwili gdzieś tam na granicy, imigranci, mogliby przynajmniej zostać potraktowani humanitarnie. Natomiast najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli chodzi o polski rząd, myślę, że przez jakiś czas przynajmniej będzie jeszcze sytuację utrzymywał tak, jak jest, udając, że są jakieś działania na poziomie dyplomatycznym. A co dalej i jak długo to się będzie utrzymywało? Na pewno będzie taka narracja, że to nie zależy od nas, tylko od Putina. Więc ja bym też zapytała polskiego społeczeństwa, czy chcemy, żeby rządzili nami ludzie, którzy uzależniają swoje decyzje od tego, co zrobi Władimir Putin. Raczej wolałabym, żeby na przykład współpracowali z sojusznikami na poziomie NATO i na poziomie Unii Europejskiej. Pani doktor, to słów jeszcze kilka o 11 listopada, o Marszu Narodowców, o tym, co się wydarzyło w Kaliszu, ale od marszu zacznijmy, dlatego że on pod auspicjami państwowymi się odbył, czyli państwowym marszem był marsz, w którym szły flagi ONR, gdzie widzieliśmy symbole falangi, chociażby, gdzie byli neofaszyści włoscy i tak dalej, można by było wymieniać, gdzie mieliśmy przemówienie organizatora tego marszu, który stwierdził, że nasze stosunki z Unią Europejską i z NATO powinny zostać zerwane, ponieważ to jest utrata polskiej suwerenności. To tak w dużym skrócie. Czy to, że rząd daje przyzwolenie i daje właściwie no, w swoim majestacie zgodę na tego typu sytuacje, świadczy o tym, że dzieje się coś bardzo niebezpiecznego, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo? Czy to jest tylko nic nieznacząca albo marginalna kwestia, jeżeli chodzi o społeczeństwo właśnie? Pani redaktor daje jeszcze jedną istotną rzecz, mianowicie
pieniądze z kieszeni podatników, bo nie zapominajmy, że nasz rząd bardzo suwicuje tego typu organizacji, między innymi organizacje pana Bąkiewicza, więc należałoby też zapytać, czy no, Polacy godzą się na to, żeby rząd w ten sposób finansował tego typu organizacje, które na przykład mają na swoich sztandarach i też krzyczą głośno śmierć, śmierć wrogom ojczyzny, LGBT to pederaści, już nie pamiętam kto, no w każdym razie to jest mowa nienawiści, to jest absolutnie niedopuszczalny język debaty publicznej. Przede wszystkim, jeżeli w ogóle patrzymy na ten problem z takiej perspektywy makro i też politologicznej, my to badamy, to w ogóle ten język debaty publicznej w Polsce w tej chwili stał się językiem bardzo ostrym, bardzo takim no nieeleganckim, to delikatnie rzecz ujmując. I tu nie chodzi wcale o przekleństwa, bo to przekleństwa, powiedzmy, wyrażają jakiś tam, no nie wiem, rodzaj frustracji, tak? Natomiast tutaj chodzi o groźby. Tutaj chodzi o to, że po prostu mówi się do kogoś, że ma umrzeć, tak? Nie chodzi o to, że ma zaprzestać tego, co robi, albo że ma na przykład, nie wiem, że my mamy inny pogląd na jakąś sytuację, tylko to są po prostu groźby, które jeszcze do tego zawierają w sobie ogromne pokłady takiej nienawiści, która jest normalnie w cywilizowanym świecie po prostu przestępstwem. Są przestępstwa z nienawiści i coś takiego powinno się pod to absolutnie kwalifikować, powinno się w to wpisywać. To była Skandynawia, to absolutnie coś takiego zostało uznane za po prostu przestępstwo. Pani doktor, to nas... Ci ludzie głośno i swobodnie o to, i jeszcze tego firmuje to polski rząd. W ten sposób dąży się do tego, że ta debata publiczna schodzi na psy, mówiąc brzydko, kolokwialnie, ale tak właśnie się niestety stało. Zresztą to jest, to widać też i w internecie, i w bardzo wielu miejscach. No, mówiąc szczerze, że żeby uzdrowić polski system polityczny też jako taki i no, rzeczywiście dać społeczeństwu jakieś sensowne sposoby mówienia o swoich interesach, należałoby absolutnie zaprzestać języka, ale to nie jest na rękę polskiemu rządowi. Pani doktor, to na sam koniec, pani doktor, na sam koniec bardzo krótko. Są tacy, którzy twierdzą, że przez to właśnie, że rząd finansuje w tej chwili organizację pana Bąkiewicza, pan Bąkiewicz chodzi na smyczy Jarosława Kaczyńskiego. Inni twierdzą, że jest dokładnie odwrotnie. A pani zdaniem? Nie no, pan Bąkiewicz jest z perspektywy politologicznej już, takiej analizy, dla Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński musi szukać poparcia po skrajnej prawej stronie politycznej i też tej sceny takiej narracyjnej, dlatego że no, wiadomo, że im szersza, powiedzmy, ta programowa podstawa, tym większą część społeczeństwa możemy przekonać, że może na nas głosować i znajdzie jakieś odzwierciedlenie swoich interesów. Więc jeżeli Bąkiewicz, który no, adresuje swój przekaz do osób, które no, są nienawistne, które stosują tego typu sposób myślenia, tak, że powinniśmy się pozbyć tych, których uważamy za niewygodnych, no to jeżeli pan Bąkiewicz zagospodarowuje jakąś tam taką część, a Prawo i Sprawiedliwość chce z tej części skorzystać w sensie wyborczym, to oczywiście dla Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo korzystne umizgiwanie się do i tej części społeczeństwa, i pana Bąkiewicza. I tu... Jest to niewielka część, ale ona może być istotna z perspektywy wyborczej, bo na przykład jest to część dosyć zmobilizowana. Druga kwestia to jest też dyscyplinowanie Zbigniewa Ziobry i Konfederacji. I to jest też dosyć istotne, bo Konfederacja może zabrać PiS-owi jakąś tam część poparcia właśnie tych radykalnych, powiedzmy, prawicowców czy osób tak zorientowanych. Do niej się też łasi Zbigniew Ziobro, więc jeżeli Jarosław Kaczyński chce na przykład trochę no, przypiłować pazurki na przykład Zbigniewowi Ziobrze, no to też siłą rzeczy musi próbować pozbawić go wpływu na tamtą część i społeczeństwa, i tamtą część no, tych radykalnych, powiedzmy, działaczy, no nie wiem nawet jak ich nazwać, no, typu pan Bąkiewicz. W związku z czym wydaje mi się, że tak, jest to dla Jarosława Kaczyńskiego korzystne i w związku z tym pan Bąkiewicz raczej nie będzie rezygnował z tych milionacji, które będzie otrzymywał i już otrzymywał na pewno, a podejrzewam, że też będzie otrzymywał od Kaczyńskiego. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog Uniwersytet Warszawski. Spokojnego i mimo wszystko dobrego dnia pani życzę. Dziękuję raz dziękuję jeszcze nam i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Super Raportu. Bardzo Państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony poranek w poniedziałek. Zapraszamy na jutro. Wracamy do Państwa o godzinie 8:57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko. Spokojnego dnia Państwu życzę. Do jutra.
Thank you.